Hajo, moi drodzy! Ponownie pseudotureckie przywitanie. Ja akurat muzyka się skończyła. No ale kogo to powinno obchodzić? W każdym razie, no, tak jak już powiedziałem, no... Witajcie, moi drodzy! Z tej strony Michał, a to jest kolejny odcinek z Zaptije. Jedyny akurat, jak się okazuje w tym... I przy okazji jedyny gameplay w tym miesiącu, bo jak zapewne wiecie z mojego filmu informacyjnego, miałem przyjemność, wątpliwą przyjemność wpaść w kunktatorstwo, które dosłownie mnie odciąga od ważnych dla mnie spraw YouTube'owych. I które to kunktat... I że robię wszystko, byleby nie zrobić tego, czego ja naprawdę chcę. Tak więc wiecie. I w ten oto właśnie sposób mamy już ostatni dzień stycznia, a ja nie zamierzam przepuścić tej okazji, a ja nie zamierzam go przepuścić do na... bez, no właśnie, nagrania do niego gameplaya, więc oto jestem i mam nadzieję, że się wyrobię przed godziną 24. Ale zresztą i tak, zaczynam, ostatnimi czasy nie nagrywam zbyt długich odcinków w Zaptije, więc śmiem podejrzewać, że ten teges. No dobra. Zaczynajmy. Widzicie to, moi drodzy? Tak właśnie obecnie wygląda mapa w tej grze. Rzecz jasna tego pojedynczego miasteczka, no bo jakby inaczej. Pojawił się szereg nowych aktywności, na które raczej nie będzie nas stać, nie będzie mnie stać wykonać w jednym odcinku. I tak jak już powiedziałem, no wykonamy sobie tak jak zwykle, jeżeli chodzi o odcinki od drugiego, tylko jedną misję, bądź jeżeli możliwości pozwolą nawet dwa. Poparkurujmy sobie trochę. Ha! No dobra, to idźmy na ziemię. Z tego co wiem, to tam jest ten. Kolejna misja, czy jakoś tak. No bo jak zapewne wiecie, w ostatnim odcinku nasz młodociany bohater miał przyjemność dołączyć oficjalnie... Miał przyjemność oficjalnie dołączyć do... Straży Szeryfowej Turcji. Ale póki co jest jak na razie nowicjuszem, bo no widać bo nie ma jeszcze na sobie oficjalnego stroju i... O! Jest raczej takim przybocznym, a nie pełnoprawnym szeryfem mogącym, no właśnie. Jest tu gang w Rami, jest... There is a gang in Rami that usurps the goods of defenseless people. They gather in the back streets at night, fight them. Gang napadający na... No nie, no nie. Przeklęte zapomniałem wyłączyć. No i się zaczyna. Ludzie nadal tu wbrew mimo wszystko chodzą. I muszę dotrzeć do tego miejsca. Ale też przy okazji uważać, żeby ten teges nie wpaść jak śliwka w kompot. Przysłowiowo. Spróbujmy się wspiąć. Dachowi gangsterzy, z tego co widzę. O nie! Zauważyli mnie? Prawdopodobnie tak. Tak, zdecydowanie tak! No nie, no nie! Au, strzelają do mnie! A masz! Spadaj z tego dachu!
I co? O nie. O kurde, no niezłe zamieszanie tutaj powstało, trzeba przyznać. I ty też. I spadaj nam na dół. Haha. Ha! Doskocz, doskocz. Udało się. Au! Gin! Bandyto. Wow! O Jezu! O nie! Ej, co uciekasz? Nie ma tak! A, to akurat nie jest gangster. Serio, to jeszcze nie ko... Co? A! Poddajesz się? No dobra. Misja ukończona. Co, nie powinienem się dziwić, dlaczego się poddał, no bo w końcu ten... Skończyły mu się naboje. Muszę się uleczyć. Poczekajcie tu chwilę. I z tego, co teraz widziałem na mapie, teraz... No, kolejne oficjalne zadanie od moich przełożonych tam. Z oficjalnej rady szeryfowej. Mnie czeka. Udajmy się tam. I to jest właśnie pod moim domem, jak się akurat okazuje. Vigland. A group of outlaws are attacking the Reeve's house. Protect the Reeve. O nie! Ktoś... Reeve, czyli ten mój opiekun, co mnie wychował. No, muszę się odwdzięczyć za te wszystkie lata ochrony. Tak więc dalej. He? A nie, chodzi o innego... O nie. He? O stary. Nie jest dobrze, nie jest dobrze. O, broni się, Riff. A masz, tyłek. Wow. To jest Riff. He? Hej! Spadać z tych dachów. Ochroń Riffa.
No, ciekawe teraz przed kim, ja się zastanawiam. O nie! Dobrze, umiesz się samobronić. Wytrzymaj póki... szeryfowie nie... A więc już wiem skąd ta gra nazywa się Zaptije, bo... To tak okazuje się nazywać ten... Ta Gwardia Narodowa Turcji. Czy coś w ten deseń. Akcja! No i co? Ile mamy jeszcze przetrzymywać? No nie... O! Jest! Wreszcie! Zatwórz te bandytów. A masz w bebek. Ej! Przepraszam za małe problemy techniczne. Mam nadzieję, że nie będziecie na to zwracać uwagi. Dobra, na czym my... A! Zginę! Zginę! Aż konie się spłoszyły. O kurde, aż nic się wywrócił. No. No, no kurde, nie mogę nagrywać w spokoju po prostu. A! Slow motion! No! Ile to jeszcze będzie trwało? 24 godziny? A już jeszcze bardziej się wkurzę, jeżeli...
Wreszcie! Uf! Płonie ognisko, szumy uknieje. Revy podziękował mi za pomoc naszemu bohaterowi. I oto jak wygląda ten zdrajca polityczny, co odpowiada za śmierć rodziców głównego bohatera. No, nie jest zadowolony z tego, że po raz kolejny mu przeszkodzono w planach różnych. Okej, kochani, tak więc spełniłem swoje przyrzeczenie i zrobiłem te dwa misje w jednym odcinku. Z których rzecz jasna jedna miała swojego cytematyka. A w następnym odcinku wykonamy sobie rzecz jasna kolejne misje fabularne. Z włączeniem także tego co jest to tutaj. Z włączeniem Tenteges. Ulepszenia posiadanego przeze mnie rewolweru. I w którym to odcinku następnym będę miał już lepszy rewolwer, bo pomiędzy gameplayami, które tutaj mam przyjemność dla was nagrać, no... Wreszcie zupgrade'uję posiadaną przez ciebie broń palną do tego stopnia, aby dosłownie zabijać przeciwników jednym strzałem, niezależnie od tego, w jakiej kolejności od nich nie będę. A teraz póki co, no właśnie tak jak również wcześniej mówiłem, dziękuję wam, że wytrwaliście ze mną ten czas, te paręnaście minut grania w Zaptyje, kolejnego odcinka z Zaptyje. Mam nadzieję, że jak zwykle, no właśnie podobało, powtórzyłem się. Do zobaczenia. No i coś więcej mam powiedzieć. No, do zobaczenia w lutym. Hej.